Cześć kochani, witam was w kolejnym vlogu. Ja, słuchajcie, już na stories troszkę mówiłam, ale pewnie nie wszyscy z was na bieżąco oglądają. Jestem od 2 tygodni w totalnym nieogarze. W mieszkaniu mamy serio, może nie bajzel, ale totalnie inaczej niż zwykle. Nie nadążam z praniem, nie nadążam z jakimś ogarnianiem. Na stole jest pełno papierów, kartek, książek. Piszę pracę licencjacką, oprócz tego zdawałam ostatnie zaliczenia na studiach i po prostu masakra. Dzisiaj miałam egzamin, trzeci termin, bo nie zdałam go w czerwcu. I od rana miałam tak po prostu skurczony żołądek, że jeszcze nic jadłam. Jest godzina 10 i chyba go zdałam. Wydaje mi się, że go zdałam. Kacer mówi, że według mnie go zdałam, bo siedział obok mnie, bo się na maksa stresowałam. Wykułam chyba wszystko porządnie, także będzie dobrze. A teraz lecimy z Kacprem poogarniać pewne rzeczy na mieście, że tak powiem. Także zapraszamy was oczywiście ze sobą. Poproszę tu for you z McToastem szynka, ser i z cappuccino. Dwa takie same tu for you. Szynka została wczoraj wycofana, więc jest tylko bekon, pieczarki albo jajko. No to jeden bekon, jeden pieczarki. Słuchajcie, zaraz się dowiemy, dlaczego szynka została w McDonald's Ale wycofana. Słuchajcie, te tosty nie są dla Kacpra. O dziwo. Zawsze to Kacprowi się zdarzało jeść coś w McDonaldzie. A ja, słuchajcie, właśnie powiedziałam wam, że nie jadłam śniadania rano. Totalnie nic nie jadłam. W tym momencie czuję mega głód, a wcześniej czułam mega ściśnięty żołądek ze stresu. I po prostu teraz wychodząc, już nie miałam za bardzo co zjeść w domu, bo trwałoby to dość długo, nie bym sobie zrobiła, więc stwierdziłam, że podjedziemy do Maka, bo tosty w Maku to jest chyba jedyna rzecz, którą ja tak lubię z takiego jedzenia. Oprócz lodów i kawy oczywiście, także tak, czekamy. Ale Kacer właśnie dostał informację, że tosty z szynką zostały wycofane, a ja zawsze jadłam tylko z szynką. No, nie wiemy. Zrobimy śledztwo i dochodzenie jakby się kwarc. No co właśnie. To właśnie kwarc to ja lubię. Akcję Kupę ona robiła, no. Ej, kto zna Akcję Kupę? No, to jest moje gimnazjum. Twoje dzieciństwo? Moje mądrości życiowe. Odpakowujemy, mam przed tym zapakowane te dwa smaki, czyli bekon i pieczarki. I pan nam powiedział, że? Nie będzie tostów z szynką, już nie ma, i wrapów śniadaniowych. Wycofali całkowicie, no, tak? No, gość nam powiedział, że w Warszawie padła taka decyzja. No czyli i chyba wiadomo, dlaczego to zrobili. Bo Kacper utył przez te wrapy. Spadła im sprzedaż, bo no ostatnio właśnie. Przestałem wrapy jeść. No właśnie. A wrap z pieczarkami, Jezu. No i całe szczęście, że już cię nie będą kusić. Proszę niestety, bardzo. Niestety. To słuchajcie, ja to Kacprowi załatwiłam. Poprosiłam ich, żeby wycofali, żeby Kacpra nie kusiła. Tak, zaraz Klaudię znajdziecie w nowej kampanii McDonalda. Słuchajcie, zrobiłam sobie taki miks, że sam pieczarkowy tost smakuje średnio, ale jeśli położymy sobie dwa tosty na siebie, nie wiem czy Kacer to pokazuje, patrzę w telefon, to wygląda, smakuje to lepiej, jak jest jakby bekonowy i pieczarkowy, bo sam pieczarki tak nie bardzo. Nie bardzo? Przyjechaliśmy na chwilę do rodziców, żeby odebrać listy, które przychodzą na adres domowy i zobaczcie, kto tutaj jest i kto się cieszy tak na nasz widok. Baruś. Okazało się, że mam jakąś paczkę do odebrania na poczcie, miałam awizo u rodziców, pojechałam na pocztę i co? Nie wzięłam torebki z dowodem, mam tylko taką torebkę podręczną, w której mam tam, wiecie, klucze, chusteczki, jakieś drobne pieniądze, także wracam teraz na chatę po dowód i z powrotem jadę na pocztę, wyczekać się znowu jakieś pół godziny w kolejce, żeby odebrać awizo. A widzą, lecę ponownie, mam dowód, więc mam nadzieję, że już w końcu odbiorę. Słuchajcie, jestem taką ciapą, zapomniałam sobie wziąć tym razem maseczki. Wzięłam dowód, nie wzięłam maseczki, ale zakryłam sobie usta w ten sposób, kapturem i było ok. W ogóle myślałam, że to przyszło coś ważnego, bo to był list polecony, a to jakaś pierdoła, także niepotrzebnie się tak spieszyłam na tą pocztę. Jestem w domu, jak widzieliście, poszłam schodami, bo nie byłam na treningu mniej więcej od tygodnia, przez to, że piszę tą pracę, że miałam te zaliczenia, po prostu nie chciałam angażować czasu na siłownię, bo no to jednak 2-2,5 godziny z życia są wyjęte. Trening około 1,5 godziny, umyć się, zrobić sobie posiłek i tak dalej, no trochę schodzi, także odpuściłam siłownię w tamtym tygodniu i stwierdziłam, że dobra, wszędzie teraz jeździłam windą, w ogóle nie chodziłam na spacery, nie chodziłam po schodach, więc lecimy na górę bloku po schodach. No, ale spoko, troszkę mam zadyszkę, chwilkę odpocznę, dosłownie 5 minutek, napiję się wody i działam dalej.
szykuję obiad, a następnie siadam do pracy licencjackiej. Wykańczam szczegóły, pokażę Wam też dokładny mój tytuł pracy, z jakich książek korzystałam, które jeszcze mam w domu, ich nie oddałam. Aktualnie mamy godzinkę 12:50. Dzisiaj mamy dzień 3 września. Do 7 czy 8 września muszę złożyć pracę już do dziekanatu. Także mam 2 dni na dokończenie pracy. Wysyłam do promotora. Promotor ma około 3 dni na sprawdzenie. I jeśli jest wszystko ok, to wysyła. A jeśli nie, no to wprowadzam poprawki. No i odsyłamy do dziekanatu. Taki jest plan. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wiecie co, przez to całe nagrywanie jeszcze babcia mnie zadzwoniła, gadałam z babcią, pochwalić się jej, że zdałam egzamin, ponieważ zaliczyłam go na 5 ten dzisiejszy rano. Zapomniałam o mięsie, więc na drugiej patelni przygotowuję teraz na szybko mięso, podsmażę je, przyprawię i wrzucę do sosu. Także z nadkuchenki, już mogę Wam oficjalnie powiedzieć, dostałam teraz już do wirtualnego dziekanatu wpisaną ocenę. Jest 5, także chyba dobrze się nauczyłam. No i co? I teraz została mi tylko tak naprawdę skończenie pracy, później egzamin z kosmetologii. No i jak dam egzamin, no to obrona pracy, także mam nadzieję, że już z górki. Zobaczcie, gotuję obiad, w międzyczasie Kacper przyszedł z rośliną. Wysłałam mu fotę, że w Biedrze są teraz takie roślinki za 39 zł na jakiejś super promocji. Jak to się nazywa? Zapomniałem. Czekaj, na paragonie pisało. Tu mamy paragon i jest to... Scinda... No, ona tam ma jakąś taką epipreum złociste chyba to jest. O, właśnie. I nie wiem, czy pokazywaliśmy. Nie, nie pokazywaliśmy. Ale mamy teraz stojące epipreum. A w tym tygodniu kupiliśmy też wiszące. Także są 2. Więc moim celem jest postawienie tego pod, sorry za gnój, ale Klaudia mówiła, i będzie tak fajnie to wyglądało, że tutaj idzie z góry do dołu, a to będzie szło z dołu do góry. Dodatkowo okazało się, że jak wiele roślin bardzo tanich w Biedronce, występuje tu przędziorek i są takie białe kropeczki, robaki. Najlepsza rzecz, jaka jest, może nie najlepsza, to co ja testowałem jest spoko, czyli Substral Multi Insect, widać, że jest to na przędziorka. Mieliśmy przędziorka na dracenie i na jednej monsterze i zostały uratowane bez problemu, spsikałem i sobie stoi. Do sosu wsypałam sobie jeszcze taki ser a la parmezan w płatkach, bo tylko taki dostałam w Biedronce i wymieszałam go tutaj, żeby troszkę się roztopił, troszkę się podgrzał. No, nie wygląda to jakoś przepięknie jak w restauracji, ale jest bardzo smaczne, bo już próbowałam sosu. Także ja biorę się za jedzonko, a jeśli macie ochotę, to w opisie wrzucam Wam przepis. To jest taki przepis wymyślony przeze mnie, ale zawsze robię to spaghetti, mi smakuje, Kacprowi też zwykle smakuje. Jak mamy jakichś gości, to też raczej nie narzekają, także... Większość moich dań, które ja wykonuję, są raczej daniami, które nie zajmują mi za dużo czasu w ciągu dnia. Także jak szukacie jakichś szybkich przepisów, to możecie brać ode mnie. No dobra, to teraz po obiadku robimy sobie chwilę unboxingową. Mam trochę paszek, które dotarły do mnie wczoraj i dzisiaj, także pokażę Wam pokrótce, co ja tutaj mam. Sama nie wiem, bo fajnie nie spodziewałam się tych paczek, także zobaczymy. Pierwsza tutaj paczka jest od Sephory, fajnie zrobiona, tak jakby soki w kartonikach, ale oczywiście jest napisane do not drink, czyli nie do picia, i wydaje mi się, że to będą jakieś zapachy, także otwieram i koniecznie wącham wszystkie, bo to może być dość ciekawe. Okej, pierwszy zapach, ten czerwony, tam ja już czuję, że to będzie piękny zapach. Czekajcie, zawsze tak lubię trochę ten alkohol odwentylować, że tak powiem. Piękny. No, ten czerwony jest super, to jest taki delikatnie słodki, ale oprócz tego taki bardzo świeży, kobiecy, super, nie wiem, czy to są wszystkie kobiece zapachy. Następny taki morski, wąchamy. Ten jest typowo męski, ale bardzo ładny. Ja w ogóle mega lubię męskie zapachy, także piękny taki świeży, ale z taką właśnie nutą męskiego zapachu. Bardzo przypomina mi płyn do ciała, żel do ciała z Mercelier, męski, niebieski. Mega zapach, także albo Kacprowi, albo tacie podaruje na pewno ten niebieski. Tutaj mamy taki fioletowy. Zaraz mi braknie rąk do wąchania. Po co ja to chciałam? Co ja w ogóle robię? Chciałam wstrząsnąć perfumy nie wiadomo po co.
To totalnie nie mój zapach. To jest bardzo kobiecy zapach, ale trochę przypomina mi taki zapach lawendy, ciut też irysowy, jaśmin odrobinę, tak mi się wydaje. Nie czytam w sumie tych nut, po prostu mówię wam o moich odczuciach, jakie są, ale to totalnie nie mój zapach, także ten na pewno odkładam i myślę, że komuś podaruję po prostu, no bo wiecie, jest tylko raz psiknięty, a ktoś może z tego zapachu się jak najbardziej ucieszyć, bo po prostu to nie jest mój zapach. Wiele moich koleżanek, wiele bliskich mi kobiet psika się takimi perfumami, ale to jest, no nie, totalnie nie mój zapach, taki właśnie typowo jaśmin, coś takiego. Ten niby jest jaśmin i Bayez Roses, mega świeży, to już poczułam faktycznie. Mega świeży, cytrusowy, ładny. Ładny, no bardziej to jest mój zapach, chociaż ten podobał mi się bardziej niż ten jasny róż. No ale jest spoko, także zobaczymy, czy go zostawię, czy komuś go podaruję, jeszcze zobaczę. Pomarańczowy. Ten jest mandarin i matcha, także może być to jest dość ciekawy zapach. Ja już teraz nie wiem, gdzie mam sobie prysnąć, chyba tu jeszcze nie pryskałam, także... O! Ten to już w ogóle faktycznie taki mandarynkowy. Trochę faktycznie jak herbata pachnie. No, taki herbaciany, ale ładny. Spoko, też mi się podoba. Taki po kąpieli, świeżutki, na lato, super. No i ostatni, żółty, czyli jak na razie tylko jeden był męski, ten taki morski, niebieski. Chociaż nie wiem, w sumie sprawdzę na stronie, bo to wszystko jest napisane po francusku na tych opakowaniach. Z tego co widzę, ale sprawdzę na stronie dokładnie Sephory, czy to są wszystko damskie może? Może ten taki niebieski jest damski, a ma tylko takie trochę nuty męskie? Zobaczymy. Nie mam już gdzie prysnąć, więc co? Prysnę może tutaj. Ktoś mnie dzisiaj powącha taką wypryskaną wszystkimi zapachami świata. O! Ten jakiś słodki, waniliowy właśnie! Od razu poczułam wanilię, ale ładny. Mimo, że jest taki totalnie, że pachnie jak ciastka. Wanilia i... Nie wiem nawet jak to przeczytać. To... No, fajnie pachnie. Jak taki właśnie ciacha, takie... Taka babka waniliowa. Fajne. Zostawiam na pewno dla siebie. Super jest. Dobra, szybciutko przechodzimy do kolejnej paczki. Następna paka od Aven. Zobaczcie, coś takiego. Dostałam też ulotki. 30 dni gładkiej skóry, jakiś taki kalendarz. Spróbujmy zobaczyć, co jest w środku. Ja jak zwykle trochę zniszczyłam już opakowanko. Okej. Okay. Żel oczyszczający, matujący, coś takiego. Płyn micelarny. I ostatnia rzecz to koncentrat przeciw niedoskonałościom. To może być dość ciekawe, coś takiego, także będę testować. Jest tutaj napisane, że 30 dni do gładkiej skóry, także po 30 dniach zapewne, po 30 dniach używania tego zestawu zapewne stan skóry się poprawi. Także dzisiaj wieczorem może już zacznę testy. Tą paczkę PR-ową pokażę wam z innej perspektywy, bo ciężko byłoby mi ją otworzyć na siedząco, żeby pokazać wam to w aparacie na pionowo, także tutaj mamy taką jakby książkę z Pixi. I zobaczcie, widziałam na story Very Jaguś, że te palety wyglądają jakby były macane, dotykane w środku. I faktycznie tak jest. Kurde. Jeszcze wcześniej nie zaglądałam, ale na tej bardzo to widać, że normalnie są tak jakby podciskane palce. Tak jakby ktoś robił słocze przede mną. Ale może to kwestia po prostu opakowań? Nie wiem. Taką mam nadzieję. Tutaj tego tak bardzo nie widać. Tylko na środku są takie kółeczka, ale zapewne jak wlewali tam, wkładali ten produkt, to po prostu gdzieś na środku może jest jakaś taka wgłębiona część, ale na tej faktycznie mega widać, zwłaszcza na tym brązowym tutaj. No dobra, tak czy siak potestuję sobie, mam nadzieję, że wszystko z nimi jest w porządku, wygląda to ładnie. I na sam koniec unboxing zostawiłam wam najciekawsze, czyli paletka Mio, która powstała we współpracy z Vanessą. Zobaczcie, tak wygląda opakowanie z zewnątrz, przez tutaj dostałam też szlafroczek i lustereczko oraz list od Vanessy. No i otwieramy, zobaczymy jakie tam są w środku cienie. Zobaczcie, jest to paleta Instagram, wersja Wedding Vibes i są tutaj takie piękne cienie, które właśnie idealnie nadają się dla pań młodych, tak samo oczywiście dla gości weselnych. No tą paletą można stworzyć moim zdaniem każdy make-up, bo i dzienny, jak i wieczorowy, także super, zaraz posłoczuję i sprawdzę, jak tam ta pigmentacja. Na moje paznokcie nie zwracajcie uwagi, bo jak wiecie miałam je o wiele dłuższe, ale jakoś przy pisaniu pracy denerwowałam się, trochę je skubałam i spiłowałam je na krótko. Niedługo idę zrobić nowe, także tym się nie przejmujcie.
jeszcze. No i co, zobaczymy. Ciekawi mnie. O, piękny. Piękny, zobaczcie. Wezmę może jeszcze ten róż. Wezmę może jeszcze ten i ten. Ojej. Trochę je wymieszam ze sobą, ale o, pięknie się mienią. Super. Wielkie gratulacje, Waneska. Obok rowerek, także nie zwracacie na niego uwagi. Trochę tych książek aktualnie jest. Mam bardzo dużo numerów Make Up Trendy, czyli tego magazynu. Tutaj mam tylko 3, ale resztę mam na półkach, ponieważ z reszty nie korzystałam. Tutaj książka wypożyczona, Być kobietą z klasą. Tutaj mam Trendbook z wizażu. Tutaj mam bardzo fajną książkę, którą wam pokazywałam na story. Bobbi Brown, perfekcyjny makijaż, bardzo przydatna. Tutaj też fajna książka, Makijaż, sztuka przemiany. Też mamy tutaj dużo takiej fajnej wiedzy dotyczącej makijażu, technik i tak dalej. Następnie książka, z której właśnie korzystam teraz, dzisiaj pisząc jeden z etapów pracy. Akademia Makijażu, Katarzyna Kozłowska-Kołodziejska, też fajna książka. Tutaj z Krajolana, też jest tutaj dużo dość praktycznej wiedzy, która troszkę mi się przydała. Wizaż, też jeden z ich wydań specjalnych. Tutaj mam chyba Elenę bodajże. Tak, Elenę magazyn, tam jest kolejny. Tutaj mam książkę Katosu o makijażu, tutaj książkę Red Lipstick Monster o makijażu. Tutaj jest książka o makijażu Panny Joanny. Tutaj mam Makeup Business Eweliny i Ilonki, u której byłam na szkoleniu. Tutaj mam Bądź piękna, jakaś książka z biblioteki. Też coś tam z niej skorzystałam. Z tej w ogóle nie korzystałam. Korzystałam z tej, Piękno bez konserwantów. I tutaj co, to już pokazywałam. I chyba z tych, co mam aktualnie w domu, to wszystko. Niektóre artykuły udało mi się też znaleźć na Google Scholar. Koleżanka też ostatnio podpowiedziała mi, żeby szukać również artykułów na pubmed.gov. Tam też co nieco znalazłam. Także tak to wygląda. No, pisanie pracy nie jest wcale takie złe, ale pracując dużo, no nie jest łatwo znaleźć czas na tą pracę licencjacką. Ja, jak wiecie, piszę ją w drugim terminie. Pierwszy termin był w czerwcu, ja się nie wyrobiłam do czerwca, także bronię się we wrześniu, bądź w październiku. Nie wiem, kiedy będę mieć termin, bo jeszcze nie mam go ustalonego, ale raczej będzie to wrzesień. Także ja teraz koniecznie siadam do komputera, wracam do pisania pracy. Muszę nadrobić troszkę, bo zostały mi w sumie 2, może maksymalnie 3 dni na dopracowanie szczegółów, odesłanie wszystkiego do promotora i promotor po poprawkach przesyła to dalej do dziekanatu, także no, czas się streszczać. Ja teraz, słuchajcie, dotykam dłonią do obiektywu i widzimy się za moment, dla mnie jutro, na wizycie u fryzjera. I słuchajcie, jesteśmy już z mamą w Bielsku pod studio Vivian. Lecimy robić włosy. Słuchajcie, robimy szaleństwo. Wyglądam śmiesznie, ponieważ będziemy robić coś totalnie innego. Jeszcze czegoś takiego na głowie nie miałam, także pokażę wam efekt końcowy. Właśnie tak jak prezentuje się efekt końcowy, mam takie delikatne różowe refleksy na grzywce, bardzo mi się podoba. Pomaluję się, będzie lepiej, bo wiadomo, mam teraz niepomalowaną skórę różową, ale jak będzie podkład, będzie jakieś oko podkreślone, to będzie kozak. I pomyślałam, że dogram wam jeszcze końcówkę z domu, jak to wygląda, jak jestem pomalowana. Zobaczcie, tak się to prezentuje. Ja tutaj sobie patrzę w podgląd, żeby wam pokazać dokładnie, o co mi chodzi. Nawet zobaczcie, biorę sobie w ten sposób włosy. Układam sobie je tak i również to naprawdę fajnie wygląda. Nie są całe różowe, nie są, wiecie, takie za bardzo mocne, ostre. Jest taki po prostu mały różowy akcent. Jestem bardzo zadowolona. No i ta farba z każdym myciem, wiadomo, będzie się troszkę wypogiwała i będzie coraz jaśniejsza. Także to, że tu jest ciemniejszy odrost, no to jedno, dwa mycia i to się wyrówna fajnie. Mi się bardzo podoba. Dajcie znać w komentarzach, czy dla was też taka koloryzacja trochę udziwiona jest spoko. Dla mnie to całkowicie coś innego, coś nowego, czegoś takiego jeszcze na głowie nie miałam. Trochę się bałam tak ostrego różu gdzieś tam przy grzywce, ale jestem zadowolona. Także na dzisiaj się żegnam. Dzisiejszy vlog był dość długi. No i oczywiście widzimy się w kolejnym. Buziaki, pa!